Strzelanina w centrum Katowic. W nocy z soboty na niedzielę na ulicy Wodnej doszło do awantury, która skończyła się użyciem broni. Dwie osoby zostały postrzelone. Wszystko widziała z okna matka dwóch rannych mężczyzn. Leciał tutaj, a tu chłopcy stali, strzelał i uciekali tu. I tu już dalej o tym nie wiedziałam, bo już okien tutaj nie ma, bo tylko mu tu okna. A co się tutaj stało, to już nie wiem. Ale huk był duży, czy nie, od tych strzałów? To tak ogień z tego szedł. Akurat była w telewizji reklama, to wyszła, bo ten huk mi nie do spokoju. I patrzę, że on strzelał. Jej synowie pili alkohol na parkingu, gdy z budynku naprzeciwko wyszedł 54-latek. Jeden z mężczyzn ruszył w jego kierunku z pałką w ręce. 54-latek oddał strzały, w wyniku których 38-letni mężczyzna został ranny. Po czym starszy z mężczyzn schował się w jednym z mieszkań. Na tą sytuację, kiedy ranny mężczyzna leżał na dworze, najechali policyjni wywiadowcy, którzy wybiegli z samochodu i zaczęli rannemu mężczyźnie udzielać pomocy. Niestety w trakcie udzielania przez nich pomocy zostali zaatakowani przez 34-letniego brata. Tutaj wobec agresywnego mężczyzny policjanci musieli użyć broni służbowej. Pierwszy z braci został postrzelony w brzuch, a drugi w klatkę piersiową. Obydwaj przeszli operację, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z kolei dzisiaj rano funkcjonariusze z pododdziału antyterrorystycznego weszli do mieszkania 54-letniego mężczyzny, który postrzelił jednego z braci. Został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli też znalezioną w jego piwnicy broń.